Co to jest znamie barwnikowe w oku i o czym to świadczy? Takie jest pytanie od naszego widza, pani doktor. Znamie barwnikowe to jest nagromadzenie melaniny, czyli ciemnego, brązowego barwnika. Czyli to jest to, co mamy na przykład plamki na ciele, możemy mieć również na oczach, tak? Tak. I przy czym te znamiona mogą być w różnych miejscach, znajdować się w różnych miejscach. To, co widzimy, to najczęściej znamie na spojówce. Ale czy ono jest jakoś właśnie groźne? Trzeba to obserwować. Oczywiście wszystko zależy od wyglądu, czy to jest płaskie znamie, czy ono jest wypukłe, czy przy tym znamieniu widzimy naczynia krwionośne. I oczywiście zawsze w takiej sytuacji wymaga to konsultacji okulistycznej.